witam po przerwie, tutaj Tactical Octopus. Dzisiaj będziemy mieć do recenzji replikę SRS A1 od Silverback Airsoft. Jak zawsze na samym końcu w moich recenzjach były wady i zalety, dzisiaj od nich zaczniemy. Wielkimi zaletami tej repliki jest to, że pasuje do niej lufa wewnętrzna od AEGA, gumka hold-up od AEGA, pasuje też tutaj sprężyna główna, dzięki czemu możemy zwiększyć moc naszego karabinu. Także pasuje też głowica wyciszona do niego, więc mamy tutaj sporą możliwość modyfikacji tego karabinu dzięki zastosowaniu części od AEGów. Niestety ten karabin, mimo swoich zajebistych zalet, ma też kilka wad. Nie dostaniemy do niego komory hop-up, nie dostaniemy do niego systemu spustowego. Aczkolwiek a propos systemu spustowego nie musimy się za bardzo martwić, ponieważ jest wykonany z bardzo wytrzymałego aluminium T6-6061. Także nawet pakując z niego bardzo mocną sprężynę, nie musimy się o to martwić, czy nam cokolwiek pęknie. Musimy się jedynie martwić o to, czy tą bardzo mocną sprężynę naciągniemy. To by było tyle z jego wad i zalet mechanicznych, gdzie większość to były oczywiście zalety tego cudownego karabinu. Zaletami też wizualnymi, bo wad wizualnych się w nim nie dopatrzyłem, zaletami wizualnymi jest to, że górna część, która jest aluminiowa, jest z tego samego aluminium co system spustowy, czyli z aluminium T6-6061. Jest to bardzo wytrzymałe aluminium. Lufa tak samo jest z tego samego aluminium. Jest dodatkowo żłobiona. Kurczę, replika jest naprawdę bardzo cudowna i przejdziemy za momencik do strzelania z niej. Tak to się robi! Boże iglasty, słodki jeżu. Po prostu replika jest zajebista, daję jej, wiadomo, że tam dawałem w kilku odcinkach wyższe oceny niż dziesiątka, ale teraz będziemy bardzo fair, totalne 10 na 10, za te 3000 bez złotówki, bo za 3000 możemy kupić w Polsce, więc za te 3000 bez złotówki z dobrą optyką jest naprawdę mega sztos, jest po prostu niesamowita, idealna precyzja strzału. Bardzo mały rozrzut, dosłownie minimalny przy dystansie tych tam 60-70 metrów, bo taką ładną ma donośność z tego przy 320 fpsach. Kurczę, powiem wam, że replika jest bardzo znakomita. Jeżeli macie 3000 na wydanie w Airsoftie i chcecie koniecznie snajperkę, to ja ją wam polecę, bardzo wam ją polecę, bo i tuning jest tani, bo tam podchodzą, jak mówiłem wcześniej, części od AEGów. Także polecam, pozdrawiam, Tactical Octopus.